Śpiewamy dziś w liturgii kantyk Tobiasza, pochodzący z księgi Tobiasza. Tobiasz starszy naprawdę miał za co dziękować Panu Bogu. Doświadczył w swoim życiu wielkiego miłosierdzia, wielkiej Bożej opieki. I o tym miłosierdziu całe jego życie i ten kantyk, który dziś śpiewamy, właśnie mówi. To Boże miłosierdzie jest dla nas znakiem wielkiej nadziei. Te słowa, które Tobiasz wyśpiewuje w kantyku, są nie tylko świadectwem miłosierdzia, ale wiele razy Tobiasz nawołuje w swoim kantyku do nawrócenia. To nawrócenie jest absolutną podstawą tego, by Pan Bóg na nowo, co dnia odwracał do nas swoje oblicze, żeby już nigdy go nie zakrywał. To, co muszę zrobić, to, co jest takim pierwszym krokiem ku miłosierdziu Bożemu, to moje zwrócenie mojej własnej twarzy ku Bogu. To tak jakby ponad wiekami Tobiasz mówił: hej, już więcej nie zwlekaj, już więcej nie obrażaj się, odkryj twarz, pokaż ją Panu Bogu. On, miłosierny Bóg, nigdy się już od ciebie nie odwróci. On już nigdy cię nie zostawi. On okaże ci miłosierdzie, którego tak bardzo potrzebujesz.